lata 70. w USA to czas powolnego otrząsania się społeczeństwa z traumy, jaką była dla tego kraju dotkliwa porażka w Wietnamie, narodziny wielkich zespołów rockowych oraz ciągnąca się afera Watergate. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. To również czas dużych zmian w rozrywce przeciętnych Amerykanów. To lata ogromnego rozkwitu wojen narkotykowych, filmów pornograficznych czy klubów ze striptizem. Jedną z osób, która wykorzystała ten moment, był Larry Flint, przedsiębiorca pochodzący z Kentucky. W 1968 roku otworzył bar w Dayton, który jako pierwszy w okolicy miał nagie tancerki i hostessy. Nazwał go Hustler Club. Interes się rozwijał i w ciągu kilku następnych lat był w stanie otworzyć kolejne kilka klubów. That's one thing that he enjoyed about the business is that he got to sample some of the product. One lady was never enough for him, you know. I mean, he had to have 6, 8, 10 women in one day. W 1972 roku Flint stworzył Hustler Newsletter, dwustronnicową czarno-białą publikację o swoich klubach. Publikacja ta stała się tak popularna wśród klientów, że rok później rozszerzył Hustler Newsletter do 32 stron. Chwilę później postanowił przekształcić Hustler Newsletter w magazyn o tematyce seksualnej o ogólnokrajowej dystrybucji. Koszty uruchomienia nowego magazynu pokrył, odraczając zapłatę podatków należnym klubom z tytułu prowadzonej przez nie działalności. W lipcu 1974 roku ukazał się pierwszy numer Hustlera. Wydanie to okazało się ogromną klapą. But when I arrived in Columbus, Ohio, I was shocked. A number of the secretaries worked in the evening at his Hustler bar as go-go dancers downstairs, which meant we didn't get the best quality typing. Po 4 miesiącach w Hustlerze pojawiły się pierwsze zdjęcia otwartych warg sromowych, co zdecydowanie odróżniło magazyn od bijącego własne rekordy popularności Playboya. Playboy starał się umieszczać kobiety na piedestale, gloryfikował je, ukazywał w erotyczno-sensualny sposób. Sesje w Hustlerze były dużo mocniejsze, ukazywały kobiety często w sposób przedmiotowy. Pojawiały się sesje podczas stosunku seksualnego, występowało tam wiele zbliżeń na intymne części ciała. Niektóre sesje były nacechowane przemocą. Larry musiał walczyć o wydanie każdego numeru, ponieważ wiele osób uważało, że magazyn jest zbyt ostry i groziło usunięciem go z rynku. Niedługo potem do Flinta zgłosił się paparazzi, który zrobił zdjęcia byłej pierwszej damy USA, Jacqueline Kennedy, żony Johna Kennedy'ego. Podczas gdy ta opalała się nago na wakacjach w 1971 roku, Larry kupił te zdjęcia za 18 tysięcy dolarów i opublikował w numerze Hustlera w sierpniu 1975. Wydanie to przyciągnęło powszechną uwagę, a milion egzemplarzy sprzedano w ciągu kilku dni. To był pierwszy sukces Hustlera, a Larry został milionerem. Rok później poślubił swoją czwartą żonę Altea. Pomagała mu ona przez kolejne lata przy tworzeniu Hustlera. Magazyn oprócz pornografii zaczął publikować również treści odnoszące się do polityki Stanów Zjednoczonych. Pojawiało się tam wiele kontrowersyjnych obrazków, rebusów czy zdjęć. The humor in Hustler is actually very political and it also is offensive and disgusting. Takie treści w połączeniu z kontrowersyjnymi erotycznymi zdjęciami, często wulgarnymi, nie pomagały Larremu. Zostawał on wielokrotnie oskarżany i stawał przed sądem. W 1977 roku poznał Ruth Carter, siostrę prezydenta Jimmy'ego Cartera, która była znaną ewangeliczką. Kiedy leciał z nią odrzutowcem, przyznał, że miał wizję od Boga i narodził się na nowo. He started telling me about his childhood, which is, you know, my work. And he started crying. And I started crying, and we sat in the bar for maybe an hour. So when that was the beginning, you see. Przez rok był nawróconym chrześcijaninem, nadal jednak wydawał swoje czasopismo. Postanowił jednak zmienić jego zawartość i, jak powiedział, pracować dla Boga. It's going to be the complete new message. Except today, instead of hustling for sex, we're going to be hustling for the Lord. That's all. Mimo tak radykalnej zmiany, nie przeszkodziło to w wydaniu jednej z najbardziej kontrowersyjnych okładek Hustlera w historii. Prezentowała ona kobietę umieszczoną w maszynce do mięsa z podpisem: nie będziemy dłużej traktować kobiet jako kawałka mięsa. Jedną z okładek był tekst mówiący o tym, że magazyn nie potrzebuje nagich kobiet, aby się dobrze sprzedawać, co nie do końca było prawdą. Hustler zaliczył dużo mniejsze wpływy i zainteresowanie magazynem malało.
Nie podobało się to żonie Larego, która była przeciwniczką jego zmiany i zdecydowanie wolała wcześniejszą formę czasopisma. Pomimo tej zmiany, Larry dalej toczył mnóstwo batalii sądowych. Zawsze, broniąc swojej osoby, powoływał się na pierwszą poprawkę Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazującą ograniczenia wolności, religii, prasy, słowa i zgromadzeń. W marcu 1978 roku, podczas wychodzenia z sądu, Larry Flint i jego prawnik zostali postrzeleni. Zamachowcem okazał się Joseph Paul Franklin, wojujący nacjonalista i seryjny morderca. Zabijał on w szczególności osoby czarnoskóre i Żydów. W wyniku postrzału Larry Flint został częściowo sparaliżowany. Został on zmuszony do poruszania się na wózku inwalidzkim. Obrażenia powodowały u Flinta nieustanny przeszywający ból. I asked Mr. Franklin about what led him to shoot Larry Flint. And here's what he told me. I looked on the coffee table and there was a Hustler magazine on it, you know? So I'd seen it before in Atlanta, but I didn't really know that much about it. So seeing it was a girlfriend magazine, I picked it up and started, you know, thumbing through it. And then I see this picture of some broad having sex with a black, you know? And I got so outraged, I closed the book up, closed the magazine up, set it on the back on the coffee table. Franklin nigdy nie został postawiony przed sądem w związku z atakiem na Flinta. Po zamachu Larry praktycznie przez kilka lat nie wychodził z domu. Porzucił wiarę. Wpadł w depresję. Ciężko było mu się pogodzić z kalectwem. Dookoła swojej willi poustawiał ochroniarzy uzbrojonych po zęby. W tej egzystencji towarzyszyła mu jego żona. Po kilku latach wrócił do normalnego życia i jak się okazało, stał się jeszcze bardziej szalony i kontrowersyjny. I remember coming in one day and Larry said, "Frank, come here, listen. Marilyn Monroe is alive. She is alive. She's living in Canada. She's a waitress there now. I'm going up, I'm flying up. I'm going to get pictures. I'm going to get the story." W 83 roku postanowił wystartować w wyścigu o fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych. I am Larry Flint. I hereby announce my candidacy for the presidency of these United States of America. One of your colleagues said on the floor that no decent member of Congress would accept Hustler. That's exactly why I sent it to you in the first place. You're all a bunch of low-life, indecent, puke-infested maggots that should be hounded from office for being political, inept quacks, spelled Q-U-A-C-K-S. Fuck. You, motherfuckers. Oczywiście wybory nie były dla niego zbyt udane. Jednak w tym samym roku ujawnił mediom nagrania z monitoringu FBI. Nagrania te ukazywały nie do końca zgodne z prawem zachowania funkcjonariuszy FBI i biznesmenów przebywających w tym samym pokoju. Sąd w trakcie zeznań nakazywał Larremu ujawnienie źródła, z którego zdobył te materiały. Larry jednak odmawiał. Przez to dostawał ogromne kary finansowe. Na jedną z rozpraw Larry dostarczył określoną grzywnę w postaci 2 centówek i przyniósł je w kilku ogromnych worach. Na sobie założoną miał pieluchę na wzór flagi USA. Został skazany na pół roku więzienia za zbezczeszczenie flagi narodowej. 3 lata później zmarła Althea, żona Larego. Utonęła ona w wannie w rezydencji pary w Los Angeles. Według doniesień zemdlała podczas kąpieli z powodu przedawkowania leków. Larry twierdzi, że była chora na AIDS i niezależnie od tego zmarłaby w ciągu roku. W tamtym czasie była ona przykuta do łóżka, a Larry naprzemiennie prowadził batalie sądowe i opiekował się nią. Rok później miała miejsce najsłynniejsza rozprawa sądowa związana z Hustlerem. Odbiła się ona w Ameryce szerokim echem. W listopadzie 83 roku Hustler wydrukował reklamę parodiującą Jerry'ego Falwella, wybitnego chrześcijańskiego teleewangelistę. Parodia naśladowała popularne w tamtym czasie kampanie reklamowe włoskiego likieru. Przedstawiały one wymyślone wywiady z gwiazdami, które były pytane o ich pierwszy raz. Słuchając opisu ubranego w wiele słów o podwójnych znaczeniach, można było mieć wrażenie, że gwiazdy opowiadają o swoich pierwszych kontaktach seksualnych. Na końcu okazywało się jednak, że dyskusja dotyczyła tak naprawdę pierwszego skosztowania likieru. Parodia stworzona przez Hustlera zawierała zdjęcia Falwella i opis wywiadu, w którym ankieter pyta o pierwszy raz.
Falwell swobodnie dzieli się szczegółami na temat seksu z matką w wychodku. Gdy ankieter pyta, czy próbował tego ponownie, po raz kolejny myląc likier z seksem, Falwell odpowiada: pewnie wiele razy, ale nie w wychodku. Pomiędzy mamą a gównem najgorsze w tym wszystkim były muchy. Gdy prowadzący wywiad wyjaśnia, że chodzi mu o próbowanie likieru, Falwell odpowiada: zawsze się upijam przed wyjściem na ambonę. Chyba nie sądzisz, że mógłbym wygłaszać te wszystkie bzdury na trzeźwo. Larry, jak zawsze w swojej obronie, powoływał się na pierwszą poprawkę. Wyrok był przełomową decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w której sąd orzekł na korzyść magazynu Hustler, uznając, że parodia osoby publicznej i wywołane nią emocjonalne cierpienie nie jest wystarczającym powodem, aby odmówić ochrony wynikającej z pierwszej poprawki. It's magazines like Hustler that need protection of the First Amendment, not the Washington Post. We offend a lot more people than the Washington Post do. But I think that the First Amendment gives me the right to be offensive. W 1998 roku córka Larego oskarżyła go w swojej książce o molestowanie. Napisała, że w dzieciństwie ojciec pokazywał jej zdjęcia z Hustlera, a gdy to robił, zaczynał ją dotykać i próbował penetrować. I wouldn't wish my childhood on anybody. It's because it was so painful. I suffered so much abuse by my father, every kind of abuse, every type of abuse. Larry zaprzeczał doniesieniom wielokrotnie. W końcu wyrzekł się swojej córki. Zapisał się on w historii jako osoba niebywale walcząca o wolność słowa i przy tym kontrowersyjna. Wielokrotnie angażował się w polityczne działania. Oferował $1,000,000 za informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania zabójcy Kennedy'ego. Próbował obnażyć skandale seksualne prezydenta Clintona. W 2003 roku zakupił nagie zdjęcia Jessica Lange, ale ogłosił, że nigdy ich nie pokaże. W 2017 roku zaoferował $10,000,000 za wszelakie dowody, które doprowadziłyby do rezygnacji prezydenta Donalda Trumpa. Dwa lata później wysłał kartki świąteczne do republikańskich kongresmenów przedstawiających zabójstwo Trumpa. I guess that begs the question then, which you look at Larry Flynt and all the things he did, screaming at the Supreme Court, wearing the flag as a diaper and getting arrested and doing the DeLorean stunts and all of that. Whatever Larry Flynt may be now, was he crazy back then? Well, it depends on what you call crazy. he was a, let's call him a unique and colorful character who had a severe physical disability. W 2021 roku Larry Flynt umarł.